W drugiej edycji projektu Szmaterluk zostało wybranych 5 chorzowianek, które pod okiem stylisty, wizażysty i fryzjera przeszły wyjątkową metamorfozę. Zaprosiliśmy po raz kolejny chorzowianki do udziału w tym projekcie. Jury wybrało 5 pań, które zakwalifikowały się do tej metamorfozy i przez kilkanaście dni panie pod opieką specjalistów kompletnie zmieniały swój wizerunek. Będą Państwo to mieli okazję zobaczyć, jak drastyczne były to czasem zmiany, bo to były zmiany, jeśli chodzi o kolor włosów, o długość włosów, kompletnie o styl ubierania się. Były w spa, żeby się odprężyć, były kosmetyczki, która pokazała im, jak się malować, były u wizażystki, która pokazała, jak się ubrać, ze stylistką wybierały ciuchy, a teraz w pięknych wnętrzach Arsenal Palace zaprezentują nam tę zmianę. Dla nich to jest bardzo stresująca chwila, dla nas też, bo wiemy, ile wysiłku włożyły w to, żeby się też odważyć na tę zmianę. Tuż przed występem udało nam się porozmawiać z uczestniczkami projektu. Tutaj już muzyka, już klimat przed pokazem jest. Jak się panie czują tutaj przed zaprezentowaniem siebie w nowej odsłonie? Jak widać, rewelacyjnie. Uśmiech na twarzy jest. Proszę powiedzieć, jak te zmiany się dokonywały, z czego panie korzystały i czy była jakaś obawa przed tymi zmianami? Nie, obawy żadnej nie było. Same pozytywne zmiany, fajna zabawa, fajne towarzystwo. Ja również. Szczególnie dla mnie to jest nowe życie, ponieważ w tym roku przeszłam na emeryturę i ta zabawa w tą zmianę nie osobowości, ale zmianę wizerunku. Tak. Właściwie to też chyba wpływa na samopoczucie. Jak to panie czują? Jak najbardziej, tak. Dlatego to dla mnie wspaniała zabawa. Jak się zmienił pani styl i czy były panie rzeczywiście właśnie przekonane do tego, co proponują stylistki i z czego panie korzystały w ciągu tych kilku dni? Spa, rewelacja. Fryzjer. Tak. Jak widać, fryzjer. Rewelacyjny. Stylistka. Która pomogła nam dobrać stroje do figury, żebyśmy się dobrze czuły. Zgadzałyśmy się tak raczej normalnie. Ze stylistami, z fryzjerem, także odpowiadały nam te zmiany bardzo. Czy te porady wykorzystają panie także już teraz po pokazie, czy rzeczywiście w życiu będą się panie troszkę kierować? Chodzić. Tak. Właśnie na obcasach. I widzę, że tutaj taka kobiecość była podkreślana, tak? Jeśli szpilki czy sukienki. Tak, właśnie bardzo różne takie dodatki, które tak na co dzień właściwie nie są wykorzystywane, ale wychodzi na to, że trzeba to. A jak by panie zachęciły te kobiety, które może obawiają się jakichś zmian swojego wizerunku czy skorzystania z czyichś rad, żeby rzeczywiście się bardziej, nie wiem, kobieco ubierać albo po prostu zmienić styl? Czy warto? Nie, myślę, że warto. Wszystkie się powinny zgłosić do programu. Życie jest za krótkie, żeby się pierdołami przejmować. Dokładnie, taka szansa może się już nie nadarzyć. Tak, panie właśnie, szczególnie dla mnie, tak, ponieważ już do przodu. Ten czas upływa i coś trzeba zmienić może. Ale nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, tak? I na moim przykładzie korzystajcie dziewczyny, włączajcie się do takich programów. Jak słyszymy, na zmianę stylu nigdy nie jest za późno. To swoim przykładem potwierdzają uczestniczki drugiej edycji projektu Szmaterluk.